Kujawski Bartłomiej. Wojciech. Nowak Zofia. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy przy ulicy Nauczycielskiej. Absolutnie kultowe miejsce kultury, sztuki, nauki, oświaty dla wielu pokoleń świdniczan. Zobaczmy, co dzieje się tam w wakacje latem 2024 roku. Starajmy się pi raz oko w tych miejscach, ale ja się jeszcze spytam przy Kasi, ile grup wejdzie z nami. Jeżeli będziemy tylko sami, to siadajcie, gdzie opiekunowie wam będą kazali, ok? Ale to ja się jeszcze dowiem przy kasie, ale w tamtym, w zimowisku mieliśmy taką niestety zgrzyt inną z grupą, bo siedzieliśmy na ich miejscu. Ale to dowiemy się w kinie. Nie? Zapraszam tu. Proszę bardzo, kto do wywiadu zostaje na wywiadzie? Arkis Park zobaczy. No to proszę bardzo, chciałam was zapytać, jak spędzacie czas na wakacjach w Młodzieżowym Domu Kultury? Spędzamy czas bardzo fajnie, chodzimy na baseny, w góry, albo spędzamy czas tutaj w MDK-u i mamy różne fajne warsztaty. A ty co powiesz o tych wakacjach w MDK-u? Kto z dzieci chce powiedzieć? Proszę bardzo. Że są bardzo fajne, ciekawe i można na nich spędzić super czas. A co przede wszystkim ci się podoba? Które z zajęć? No, te zajęcia różne, na przykład ceramiczne, teatralne, które były w poniedziałek. Świetnie. Kto jeszcze? Proszę. Mi się podoba, lubię takie rzeczy. A co najbardziej? Ceramikę. Super. Proszę, drugi turnus letnich zajęć w MDK-u, co w zasadzie, no pewnie rok rocznie, przygotowujecie na te turnusy dla dzieci, tygodniowe turnusy. Ja tu usłyszałam od chłopca, że jest już szósty rok i podoba mu się najbardziej to, że właśnie co roku są inne zajęcia. Witam, tak, zgadza się. Jest to, nawet nie zliczę, ile tych turnusów było tak naprawdę w Młodzieżowym Domu Kultury. Zawsze staramy się przygotować troszkę inny program. Z roku na rok troszkę zmieniamy, chociaż główne punkty naszych turnusów są takie same. Bo w poniedziałki mamy zajęcia warsztatowe z naszymi nauczycielami, którzy na co dzień prowadzą zajęcia w Domu Kultury, w Młodzieżowym Domu Kultury. We wtorki jeździmy na basen. W środę mamy zawsze spacery w okolicy. W tym roku będzie to spacer po mieście. I też prowadzimy taką nowość, że odwiedzamy nasze świdnickie kino. W czwartki mamy wyjazdy w góry. Zawsze staramy się gdzie indziej pójść i dostosować te wyjazdy do wieku dzieci, jak i też do pogody. W tym turnusie będziemy podjeżdżali na Andrzejówkę i sobie spacerowali w dół do Sokołowska. A piątki to są dni sportu. Jako że od kilku lat, to już chyba drugi rok będzie od naszego basenu odkrytego, więc w tym roku też planujemy w piątek odwiedzić nasz basen odkryty. Nasze turnusy cieszą się wielkim zainteresowaniem. Listy rezerwowe są już tak naprawdę na początku czerwca, a rekrutację mamy już w kwietniu, więc naprawdę turnusy cieszą się zainteresowaniem. W tym roku też ten turnus jest też największy chyba z ostatnich, bo ma aż 47 uczestników. Ale macie takie liczby limitowe, że możecie przyjąć tyle i tyle dzieci, tak, a nie więcej. Staramy się zawsze, żeby ta liczba była w okolicy tych 45, bo więcej nie przyjmujemy, chyba że są jakieś wyjątkowe sytuacje. Więc w tym momencie była wyjątkowa sytuacja, więc dwie osoby są dodatkowo wzięte, ale one się mieszczą w tych naszych limitach, ponieważ nas ogranicza autobus. Jeżeli mamy duży autobus, to jesteśmy w stanie przyjąć tych dzieci troszeczkę więcej. No i tak było właśnie na tym turnusie. No ale to też sprawa opiekunów, bo na każdą ilość, poszczególną ilość dzieci muszą być opiekunowe, więc to wszystko musi być zorganizowane i z przepisami. Zgodnie z przepisami staramy się, żeby na jednego opiekuna przypadało 15 osób. Jeżeli jest to więcej, to zawsze jest osoba do pomocy. Tak jak na przykład jutro na wycieczkę idziemy w góry. Powiedzmy, że to są góry. Jedzie 5 opiekunów aż. Jedzie aż 5 opiekunów, czyli mamy 3 standardowych i 2 dodatkowych będzie. Możecie sobie troszkę pospacerować po mieście, tylko proszę niedługo, bo jednak słoneczko jest dość pokaźne, prawda? Więc trzeba taki... Chodzimy po cieniu, to na pewno, dobra? I proszę ostrożnie i dużo pijcie wody. Pijcie dużo wody, kto nie ma pełnych bidonów, pamiętajcie, że na górze jest dystrybutor.
można sobie jeszcze napełnić bidony wodą, okej? Zmienia się klimat i dzisiaj pogadanka, którą pan przedstawił, była bardzo istotna. Ja już nie mówię o tym, że skarpety do butów i inne rzeczy, odpowiednia odzież, ale nakrycia głowy i duża ilość napojów. To jest mega ważne w tak ekstremalnych już właściwie warunkach, kiedy na powietrze wychodzimy, a jest 35 stopni. Tak, zgadza się. My zawsze staramy się w naszych półkoloniach jakąś profilaktykę przemycać i uczyć dzieci jakichś tam poprawnych zachowań dobrych. Czy na przykład wyjazd na basen, zawsze jest pogadanka, jak się zachowywać na tym basenie i tak dalej. Tak samo w górach, czy to w mieście, zawsze staramy się porozmawiać pierwszy z dziećmi, dlatego mamy też takie odprawy. Zawsze spotykamy się o 8 godzinie, mamy sprawdzenie obecności, mamy odprawę, mamy powiedzenie, co danego dnia robimy i przygotowujemy gdzieś też na kolejny dzień, żeby one były przygotowane, a też nam pracowało się lepiej i bezpiecznie, bo naszym priorytetem zawsze jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze, ponieważ rodzice powierzają nam swoje najdroższe skarby, no i oczekują od nas, że te skarby będą spędzały tutaj czas w sposób bezpieczny, ale też zabawny, miły, że czegoś się nauczą. Temu też na przykład mamy te zajęcia poniedziałkowe, żeby jakoś tam też formę edukacyjną przemycić. Pokazać też tym dzieciom z miasta, bo to nie są dzieci, które na co dzień chodzą do młodzieżowego domu kultury, tylko są to dzieci z miasta, którym pokazujemy też naszą ofertę przy okazji. Bardzo. Mi ten spędzony czas w wakacje w MDK-u jest bardzo fajny, bo po prostu lubię tu spędzać czas, a też dlatego, że przyjechałam tu z koleżanką, a najbardziej mi się podoba tutaj rysowanie i wyjeżdżanie na wycieczki różne. Ja bardzo mi się podobają, bo można się dużo nauczyć. A czego nie wiedziałeś wcześniej, a nauczyłeś się tu na zajęciach? Nauczyłem się lepić z gliny. Ja już jestem tutaj drugi rok i te zajęcia mi się najbardziej podobały. Które? Te. Ta kolonia. Jestem na półkolonii MDK-owskiej już szósty raz z rzędu i najbardziej mi się podoba to, że zawsze jest coś innego. A co cię zaskoczyło w tym roku? No na przykład film, na który idziemy, bo spodziewałam się totalnie innego. A na jaki film idziecie, a czego się spodziewałeś? Minionki pod przykrywką, ale nie spodziewałam się takiego filmu, tylko bardziej w głowie się nie mieści. Mi się podoba, że nie siedzę chociaż na telefonie i się fajnie tu bawię. Fajnie jest, dlatego, bo jak w autobusie na przykład z moim kuzynem się robię coś, no to fajnie jest. A nie wariujecie czasem? Nie. Mi się bardzo podoba na kolonii, dlatego że nauczyłam się wielu nowych rzeczy, na przykład lepienie z gliny, to mi się bardzo spodobało. Mi się spodobało to, że tutaj mam dużo różnych rzeczy, można się wiele nauczyć, mam dużo przyjaciół, którymi mogę się bawić. Mi jest fajnie, bo na przykład też idziemy, mi fajnie, że idziemy też na minionki. A powiedz mi, które zajęcia ci się do tej pory najbardziej podobały? Lepienie, no. Tak? Lepienie. A wczoraj byliście na basenie, jak było? Fajnie. A tak szerszym zdaniem, które z urządzeń na basenie najbardziej ci się podoba? Zjeżdżalnie. To powiedz w całym zdaniu. Na basenie najbardziej lubię zjeżdżalnie. Na basenie najbardziej lubię zjeżdżalnie. Okej. Mi jest fajnie, no bo poznaję nowych przyjaciół, bawię się, mamy warsztaty, robimy z koralików, lepimy z gliny i ogólnie poznaję nowych przyjaciół. Mam nowe koleżanki i bardzo mi się podobały zajęcia z gliny. Pozdrawiam.